Czemu więc y, znawcy teorii wulka. Te, Jul, Julkę, nie odlepiaj się. Mam ci, mam ci wyjaśnić, jak to działa? Teoria w nauce to nie jest tylko teoria, tak jak ty rozumiesz teorię, że. O, coś teoretycznie. Nie, to tak kurwa nie działa, to po pierwsze. Po drugie, nauka nie zajmuje się odlepianiem w bóstwach w murach, ok? Tylko dlatego, że nauka się tym nie zajmuje. Nie znaczy, że to raptem istnieje, Wiesz co? udowodnij mi, że Spider-Man nie istnieje. Słuchaj, mi się wczoraj Spider-Man śnił, rozumiesz? Generalnie nawet są filmy dokumentalne, gdzie widać, jak Spider-Man na pajęczynie zajwania po mieście z Hulkiem walczył. Nie, udowodnij mi, że Hulk nie istnieje, chłopie. Rozumiesz? To, my roz... to jest ten poziom rozmowy, chłopie. Nauka się tym nie zajmuje. I ten cały wyżyk obóstwa, który ty się odlepiasz z racji tego, że masz irracjonalny umysł jak każdy człowiek, a ta wiara twoja żeruje na tym twoim irracjonalnym umyśle, odlepia się i myślisz sobie, że gdzieś jest tam jakieś kosmiczne coś, które mnie lofcia. Gówno w dupie cię ma, wszechwiat ma cię w dupie, rozumiesz? Oni tego nie wykluczają, bo kurwa jak mają to wykluczyć! No kurwa, weź w to powiedz. Nadzwyczajne twierdzenia wymagają nadzwyczajnych dowodów. Twoim nadzwyczajnym stwierdzeniem jest, że istnieje. Dostarcz dowodów. Nie zajmują się tym, ponieważ nie ma się czym zajmować. I wiesz co, nauka mówi o tym, że jest to wielce nieprawdopodobne. Wiesz jak wielce? Jest większa szansa na to, że ty jako facet zajdziesz w ciążę przy penetracji w odbyt przez innego faceta, który nie dość, że ma wazektomię, to jeszcze ma założone dwie prezerwatywy, ok? Jest większa szansa, że ty w ciążę zajdziesz niż to, że bóstwo w murach istnieje. Nic nie manipuluje, tylko tłumaczę jakim becylowi. A to, że jesteś nim, to już nie moja wina. Gościu, ja ci mówię to, co nawiązuje do tego, co chcę powiedzieć. Ej, w Karjoner, nigdy wam nie powiedział, że naukowcy nie wykluczają istnienia. Kurwa, ty słuchasz, co ja mówię przed chwilą? Co ten Juke się odlepia i ciągle mnie oznacza? W dupę se wsadź swoją filozofię, Juke. Twoja filozofia nie ma nic do powiedzenia. W fizy fizyce kwantowej, więc nie odlepia się z jakąś kurwa filozofią swoją. Nie filozuj. Filozoficzny. Weź, kurde, Juke, nie odlepiaj się. Bardzo mnie ciekawi. Juke, my tu mamy poważne tematy, okej? Okay? My tu mówimy o, o poważnych tematach. My tu mówimy o Janie Kapelce, chłopie. Nie odlepiaj się, okej? Okay? Nie mówimy o jakichś magicznych, nieistniejących ludzikach w tym momencie, okej? Okay? Nie bawimy się w bajki domowe przedszkole. My teraz poważne tematy, okej? Okay? Jan Kapelka, jego poważna sztuka.